Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Poprzedni odcinek prawdopodobnie mógł być nieco krótki, ale to dlatego, że już... W zasadzie nawet nie wiem, dlaczego taki krótki był. Spadałem? Musiałem iść? Sam nawet nie wiem. W każdym razie... Nic tu nie ma. Tutaj z tego, co widziałem, to były jakieś ogry. Ja bym te ogry chciał pozabijać. Gdzie one były? Gdzieś one tutaj chodziły. Są ogry, patrzcie. Ogry zeszły z gór. O Jezu, ale dostał ten ogr. Ale dostają te ogry w banie. Oh shit. Dobra. Oh shit, ale mnie bije. Dobra, my jesteśmy niezmordowanym biegaczem, więc możemy tutaj podbiec sobie pod górkę. Nic nam się nie stanie. Dobra, go. Jeszcze dwie strzały. O Jezu, nie trafiłem. Oh my god. Dobra. Jest okej. Zbiegnijmy sobie na dół. Mają warstwy. Ogry mają warstwy. Hej. Ej, będziemy musieli dodać taką emotkę. Nazywa się Peppo Leaf Finger. Zdecydowanie trzeba ją dodać. O kurde. Kurde. Okłada. Dobra, bierzmy tego Morgensterna. Wino tutaj mamy. O, tamten ogry jest na strzała. Pyk. Dobra, ściągnięte ogry. Nie wiem, jakoś tak przyjemnie mi się po raz pierwszy tego tutaj wiecie, odkrywa całą mapę. Jestem w trakcie tego gameplayu odwiedziłem tyle lokacji, których nie znałem, że szok. Dobra, i polowanie na Shreka. Somebody once told me the world was gonna... Dobra, tu już byliśmy, tutaj orkowie sobie gdzieś tam polują. A co tu będzie? Czy coś tutaj jeszcze się znajdzie? A, patrzcie, cześcik jeden. Która wytrzymałości. Okej. Okay. Dobra, idźmy teraz w takim razie po tego. Po tych orków, którzy nam polują i pójdziemy sobie w stronę Trellis i Nemory. Zrobiliśmy sobie taki mniej więcej tour po Myrtanie. Będziemy musieli Warant odwiedzić. I od razu w Warancie tam też parę misji zrobimy. Będzie fajnie, myślę. O Jezu, te laksy. Zębacze, skóry zębacza, bierzemy. To chyba za mostem, oni przed Trellis, o ile dobrze wiem, obozują. Oni chcą zabić tych, o kurde, zębacz. Oczywiście, że ten kurde pieprzony zębacz, kurwa, ma hitboxy zepsute. Dobra. Pozabijane. Ten co twerkuje tutaj normalnie. A weźmy, zejdźmy tutaj. Tu jeszcze nie byłem. Co to będzie za lokacja? Widzę, że coś tam sobie chodzi. Dobra, to są krwiopijczyki. To jest jakaś, widzę wieża. Nawet widzę dwie wieże. Dobra, zaraz zobaczymy, czy to są ci orkowie, którzy są odpowiedzialni za tych łowców druidów. Tych łowców druidów bardzo chętnie bym pozabijał, bo wtedy nie mielibyśmy problemu z pieniędzmi. Dlatego, że wiecie, jak pozabijamy ich, to oni dropią te łuki przerąbanie drogie, te po 3000. Łuk gońca leśnego. Porąbanie drogie, drogi shit. Okej, to jest przejście do Nemory, o ile dobrze wiem. Wilcze ziele jest też nam potrzebne. Nemora jest tam u góry. Teraz zobaczymy. O to, czy to są ci orkowie? Dobra, goblin. Będziemy musieli zwiększyć te nasze umiejętności łowieckie i zobaczyć, czy to nas zwiększy obrażenia. Big oof. Jaki oof? Może smoki pod Cape Dan? Ej, te smoki pod Cape Dan też trzeba będzie zrobić. A zaraz zobaczymy, czy to są te orki, które tutaj polują. Uważaj, bo zatrzesz wszystkie ślady. Okej. Okay. Udało się okraść? Też bym chciał to wiedzieć. Jeszcze kilka dni temu na farmie wszystko grało. Mieszkało na niej gdzieś ze czterech wieśniaków. Teraz ich tu nie ma. Okej, okay, kto mógł to być? Kto mógł to zrobić? Gdybym wiedział, już bym mu siedział na karku. Na zachód stąd jest jaskinia. Widywałem tam różne bestie. Wyglądały na bardzo niebezpieczne. Okej. Okay. Mógłbym zbadać dla ciebie. Więc zrób to. Nie pozwól się pożreć. A, dobra, to tutaj chyba były te. Chyba były te, o ile dobrze pamiętam... Tu, cięciwostwory tu chyba były. Dobrze wiem. Królewskie ziele, zapisujemy. Ty trzymasz się z morami, czy z orkami? Z morami. W poprzedniej serii
Gotika. O kurwa, to jest tygrys szablozębny. Podejrzany. Ciekawe, co jest takiego podejrzanego w tym tygrysie szablozębnym. Oh shit! Dobra, uff. Skóra szablozęba. W poprzednim gameplayu graliśmy właśnie po stronie orków, teraz stwierdziłem, że zagrałem se buntownikami, a co tam. Dobra, podejrzany tygrys, let's go. Pyk. 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 No kurde, trafiam go w plecy cały czas. O Jezu. A, to jest Trellis, to nie, to ci gości nie polują tutaj w takim razie. To nie są te orki, które polują tutaj na tych. Well, shit, to trochę słabo, bo teraz nie wiem, gdzie byli ci goście, którzy polują. Na tego druida Trano? Torna. A, Torna. Dobra, czekajcie, zobaczmy ten Geldern jeszcze. Geldern, zabij wodza południowej grupy poszukującej druidów. Okej, okay, runa, chętnie nauczę. Że na południe od Geldern, to będzie północ, południe. Zabij Gunoka, dowódcę grupy poszukiwawczej. Gunok. To Gunok to był ten, który był wysłany chyba na południe, nie? Czekajcie, weźmy się do Geldern, przejdźmy. Gdzie on powinien być? O. Odłóż broń! Dobra, ci mnie nie lubią. Okej, gdzieś na południe, tak? Na południe od Geldern. Gunoka, a ten Gunok to przypadkiem nie był ten śmieć tutaj, którego my tam żeśmy pobili? Serce golema. Poznaj sekretę druida Runaka. Przebędź orków z Geldern. Dobra, no to jest to zadanie. Lewy górny od Geldern. Lewy górny róg? Lewy górny tutaj, tu? Gdzieś tutaj? Jak idę? Zaraz zobaczymy, czekajcie. Na mapce. Lewy górny? Ale ja pozabijałem tam, ale tam nie było Gunoka żadnego. Bo tego jednego przy Runaku to już pozabijałem tamtych gości. A mówię, że na południe od Geldern. Na południe od Geldern. To południe jest tutaj, tu jest północ. To jest północ od Geldern. Czyli to będzie ten. Tamtych zabiłem, teraz tutaj jeszcze jednego Gunoka potrzebuję zabić. Teraz tylko nie wiem, gdzie oni mogą być. Na południe od Geldern. Zaraz zobaczymy. Może oni są gdzieś tutaj za tym obozem tych. No bo jak oni tutaj na tego druida Torna biorą? I tutaj w Trellis chyba będzie ten. Czekajcie, a to zadanie w Trellis przypadkiem? L. Trellis. Nie mam zadań, Geldern. Bo ja gadałem z tym gościem tutaj. Chyba. Ten co siedzi w mieście. Okay. Dobra, to ten tutaj nic nie ma. Są wizy druidów. Okej, okay, zabrałem tu im trochę rzeczy. I oni są tu na jakiejś górce. Ziele pancerza. Zębacze. Gnojowe. Ja was nienawidzę, zębacze. Teraz spróbuję po pionowej ścianie się wspiąć. Come on. Come on, come on, wyżej, come on, spinaczka, jeszcze wyżej. Jest, dobra, udało się. Leźliśmy gdzieś, co to w ogóle za miejsce jest? Krokodyl, są krokodyle. Dostał. Drugi krokodyl. Został. Jest jak one... O Jezu kurwa, jak się wystraszyłem. O! Kozica style, ale debil musiał umrzeć. A on musiał zginąć.
Byłem zbyt pewny siebie, moi drodzy, zbyt pewny siebie. Naprawdę. Dobra. Tam była skrzynka, hop, co umarł. Odbiłem monterę, nie wiem czy iść do króla i odbijać miasto, czy tak jak Nexus Silent Release. To zależy jak chcesz, teoretycznie możesz już iść tam, nie? Jakby ta gra jest tak rozbudowana, że możesz sobie spokojnie iść tak naprawdę do Nordmaru, możesz na samym początku gry tak naprawdę wpieprzyć się do wody i lecieć do Warantu, nie? To już zależy od ciebie, ja sobie najpierw robię całą Myrtanę, a później będziemy się kombinować, dobra. Uwaga. W jaskini na zachodzie znalazłem stado tygrysów. Były bardzo niespokojne. Ten bałagan na farmie chyba nie był ich sprawką. Cholera, a już miałem nadzieję, że unikniemy. No. Komplikacji? Co masz na myśli? Ostatnio w lasach na północy widuję gońców leśnych. Nie byłbym zaskoczony, gdyby to oni dokonali tych zniszczeń. Dobra. Co mam zrobić? Na czele gońców zwykle stoi drui. Dowiedz się, czy to on kazał zaatakować farm. Jeśli tak... Idę odpocząć. Dobra, czekajcie, bo to będzie jakieś zadanie przy okazji. Widzicie Gothic 2 Remaster? To znaczy Gothic 2 Remaster? Łech. Dobra, idziemy w takim razie dowiedzieć się, czy Thorn zepsuł. Chyba Thorn zniszczył tą farmę. To znaczy, że ci goście rzeczywiście, oni chyba trzeba ich zabić, tylko boję się, że oni będą częścią Trellis, więc jak ich zabiję, to wtedy wiecie, rzucą się na mnie ci z Trellis. Będą takie mieli, ej, ktoś zabija naszych ludzi, albo w ogóle rozpacznę wojnę wtedy z Trellis, a nie chciałbym. A będzie w ogóle Gorn, nie Boże, ten kurde Cfel spod bramy. Dobra, uwaga, Thorn? Orkowie sądzą, że zniszczyłeś farmę w pobliżu Trellis. I mają całkowitą rację. Ludzie pracujący dla orków, tak jak tamci farmerzy. Nie mogę stać bezczynnie i patrzeć, jak ludzie pozwalają się zniewalać. Lepiej zdechnąć, niż zostać sługusem pomiotu Belia. Jest spocznę, póki te... No dobra. Okej, przynajmniej się dowiedzieliśmy, dostaliśmy 8 punktów. Zaraz zobaczymy, czy możemy ich pokonać w takim razie i się tego... I się przyłączyć do walki z gońców leśnych. Goblinie jagody minąłem? Ale to goblinie jagody są do czegoś? Goblińskie jagody. Zapisz sobie sprawdzenie. No właśnie tak zrobimy. Zapiszemy i postaram się ich pozabijać. Jak możemy, to możemy. Czy wejść do gości? Tak, widziałem, ale po co mi są goblinie jagody? Po co mi one są? Szymon, cześć, dobry wieczór. Po co mi takie rzeczy? Dobra, idźmy, zapisz grę. Zapiszmy grę. On chyba nie będzie chciał w ogóle ze mną rozmawiać nawet. Dobra. To druid Thorn zrównał farmę z ziemią. Co za świnia. Dobra robota. Mam nadzieję, że zabiłeś. Niedobrze. Okej, dobra. Zapisujemy gierkę. I próbujemy w takim razie zająć się tą sprawą. Który z nich ma kuszę? Ten jeden ma kuszę. O, dużo tych gości ma kuszę tutaj. Kurde, no nie mogę wskoczyć. Dobra, hopa. O, na ten daszek tutaj możemy. Zatrzymaj się, moja. Jezu, co ci orkowie? Cztery gulaszyk zjedzmy. O, stójcie! Kurde, pod daszkiem się... Oh my god. Come on, stójcie! Kretyńskie orki masakra. Dobrze.
Złe wieści, Mora! Ktoś morduje naszych ludzi. Założę się, że to twoja sprawka. W ogóle za takiego orka dostajemy 50 expa. W ogóle żałosne. Ja to za krwiopicę dostaję. Sierwojada. To w zasadzie wszystko się zgadza, nie? Pyk! Trzecia strzała. Teraz tego tutaj. Pyk, nawalony. Czekajcie, weźmy teraz takiego. O, shit, ale dostałem. Zatrzymaj się, Mora. Racujmy się. Nie. Nice, dobra. Okej, plus jeden u buntowników, 20 w Nemorze. Zajebiście. No to u buntowników jest zadanie zrobione. Pyk, zrobione. Dobra, zjedzmy sobie gulaszka w takim razie. Stój, śmieciu. No dobra. Kurde, lecimy. Thinkies, no to kurde, fajnie, zrobiliśmy zadanie Thinkies. Dobra. Tu pozbierane, orkowa kusza. Zebrana. Nie wiem tylko co to było zadanie, tam Nemora u buntowników, coś tam, ale to są, to nie wiem czy to są... To chyba nie było u gońców leśnych, tak mi się wydaje, ale... Jolo. Teraz zobaczmy czy teraz będą mnie lubić tutaj. Tutaj w tym mieście. Dobra, leci krwiopijczyk, pyk. O Jezu, nie zabiłem go, szansa. Dobra, hopa. Okej, co to będą za ruinki tutaj? To są jakieś goblinie jagody. Dzika jagoda. Dobra, let's go. Jakiś Warcraftcik? Powiem ci, Flamey, dzisiaj... Znaczy, nie wiem czy tego. Nie wiem, czy nie chcielibyśmy pogać jak już tego, jakiegoś klasycznego. Bo ten kurde... To są składające się ogry. Bo nie za bardzo mi się uśmiecha grać w Reforge'a, szczerze. Denerwuje mnie Reforge. Kurde, ale ten mocny ten ogre. Ale kurde, przyjmuje na głowę. O, nice. Dobrze, w banie ładujemy. Pyk. Kasujemy. Jeszcze jeden strzał. Nice. A to też jest zadanie, o ile dobrze wiem. Na skradające się ogry. Kurde, wypadałoby tego wilka też tam skasować, wiecie? Okay, zobaczymy, czy trafię. Teraz trafię na pewno. Kurde. A ten wilk tutaj co? Jakim czynem on nie dostał w mordę? Survival Chaos. Nie no, Flamey jest nie survival chaosowy. Więc akurat z Flamey mnie nie idzie pograć w to. Nawet nie chcę próbować zagrać trochę. O kurde, ile tu ich jest. Czekajcie, wejdźmy sobie tu do góry jakoś, szybko. Dobrze. Dobrze. Zaraz ginie, to są chyba ostatnie te ogry. No chyba, że tam gdzieś w środku jeszcze są. Nie trafiłem. O. Jakie one dźwięki wydają, kurde, jak świnia. Ostatni. Ah. Dobra, no i mamy, kurde, sweet spota, moi drodzy. To jest sweet spot. I want to take you to the gay bar. Ja nawet jeszcze do Trellis nie wlazłem, już mam reputację 20, kurde tego. 24. Świetnie. Świetnie, to mi się podoba. Dobra, tu jeszcze jakaś... O, nawet dwie skrzyneczki. Ty, ale tutaj jaka była ta norka. Metalowy kufr. Możemy na spacji sobie zrobić ten, że weź wszystko.
Wystarczy, że zabijesz jednego orka. A, że tylko tamtego gościa, ale to i tak reszta by na myśli rzucała. Warant, jak coś jest miejscem, gdzie można najbardziej się wzbogacić orkowym... Wzbogacić orkowym orężem? Co znaczy orkowym orężem się wzbogacić? Że jakiś się zabija, czy co? Nie. Tam orków nie jest dużo chyba. Jest i cwel spod bramy, moi drodzy. Porus. To znowu ty. Nigdzie nie mogę pójść, żeby na ciebie nie wpaść. Kurde. Pamiętam. Nazywasz się Tors. Jak ty się dostałeś? Jesteś ostatnią osobą, której bym się tu spodziewał. To jak będzie? Mam cię uczynić niewolnikiem, czy zabić na miejscu? Okej. Wciąż się wściekasz o te stare sprawy? Za każdym razem, gdy się pojawiasz, wszystko diabli biorą. Lul. Mam tego dość. Orkowie władają teraz całym światem, a ty musisz przestrzegać ich zasad. Dobra. Widzę, że znów się bawisz w strażnika bramy. Szczafą minąłeś przy jaskini. O, kaman! Sukinsynu. Gwarantuję ci, że jestem jedynym człowiekiem w Myrtanie, który zdołał przekonać orków do wypełniania jego rozkazu. Jeśli znów mi pokrzyżujesz szyki. Okej, dowodzisz orkami? Dowodzisz ork. Zgadza się. Trzeba kontrolować okoliczne farmy i strzec wykopalisk we wschodniej świątyni. Ta robota i tak jest dość męcząca. Dobra, spokojnie. Wszystko już będzie w porządku. Spokojnie. Wszystko będzie w porządku. Nie waż się nawet tego Nie gadałbyś tak hardo, gdybyś wpadł na tych podstępnych leśnych ludzi. Jeśli cię dorwą, zrobią z ciebie mielone. Mielone? Lubię mielone. Thinkies. W czym mogę pomóc? Wolałbym, żebyś sobie po prostu poszedł. Ponieważ mam jednak pewność, że nie raczysz wyświadczyć mi tej uprzejmości. O, możesz równie dobrze pracować dla Orkowie mnie. Orkowie pozwalają ci sobą dowodzić? To robi wrażenie, co? Orkowie zdobyli wyspę Korinis i sprowadzili nas na kontynent na swoich galerach. A, to dlatego on tutaj się ten... Zaproponowali nam wybór. Mogliśmy być ich niewolnikami lub wojownikami w ich służbie. Wygrywałem walki na każdej arenie Myrtany. Gdy nauczysz się już myśleć jak ork, reszta przychodzi łatwo. No to tu widać, że się stałeś, kurde, orkiem. Opowiedz, Trellis to zamek o dużym znaczeniu strategicznym dla... Zagląda tu wielu asasynów zmierzających do krain centralnych. Nigdzie w krainach centralnych nie znajdziesz bardziej doświadczonych wojowników i bogatszych asasynów niż tutaj. Coś w sam raz dla ciebie. Zgadza się. Dobra, Co można robić na farmach? Od dawna nie mieliśmy żadnych wieści z farmy na zachodzie. Wysłałem tam patrol rozpoznawczy, żeby zorientować się, co się dzieje. Po nich też słuch zaginął. Idź, zobacz, co się tam dzieje. Okej. Farma na zachodzie została zniszczona. Nikt nie przeżył. Wiedziałem. Mogę tylko mieć nadzieję, że to odosobnione. Lol. W przeciwnym wypadku będziemy uzależnieni od karawan. Oto twoja zapłata. Okej. Te podstępne ogry. Doskonale. Okej, jak idą wykopaliska? Okej, zresztą, że nie docierałem do stawy. Okej, no to ogarniemy sobie. Stój, mora! Jean z kufra. Na wojownicy. To był chyba jakiś paladyn, nie? Ten tutaj, kurde, Konrad. Wiem, że nie powinno mnie tu być. Pracujesz dla orków? Oczywiście. A co, mam się chować po jaskiniach jak buntownicy? Jestem silny i nie zamierzam się ukrywać. Dobra. Byłem nim kiedyś, zanim przegraliśmy wojnę. Dziś jestem tylko cieniem osoby, którą byłem dawniej. Nawet największe plany magów ognia nie zdołają tego zmienić. Czy będę kupowany pan też paladyna? Chyba tak. Znaczy nie wiem, no chyba tak. Co za wielkie plany magów? Niektórzy magowie z Nordmaru twierdzą, że znaleźli sposób, aby przywrócić nam naszą magię. Dlatego poszukują tych ognistych pucharów. Dobra, okej. Inos opuścił nas wszystkich. Wraz z magią runiczną straciłem też całą nadzieję. Nie podniosę miecza na najeźdźców. Inos nie przywróci mi mojej magii. No dobra. Nic. Wiem tylko, gdzie jest jeden z... W mojej kieszeni. Dobra, oddaj mi ten puchar. I co niby chcesz z nim zrobić? Wszystko, czego ty nie potrafisz. Oh, shit. Kto wie, dobra, ognisty puchar. A czy ja mogę zapisać jego okraść za to, że jest po prostu frajerem? Elegancko i to mi się podoba. No dobra. To jest wojownik, tu był ten koleś chyba, który...
Kabir. Uważaj, czego dotykasz, nieznajomy. Możesz przebywać w moim domu tak długo, aż nie skończy ci się złoto. No to, nie ma co się martwić. Dobra, kim jesteś? Kim jestem? Jestem wysłannikiem Warantu. Nazywam się Kabir. Kupuję Kapir. I sprzedaję na pustyni Jeśli cię na to stać, mogę cię uczynić bardzo potężnym człowiekiem. Ale jeśli twoja sakiewka jest pusta, każde błogosławieństwo ma swoją cenę. Okej, pokaż mi swoje towary. Co tutaj masz? Jakieś kordelasy, tu są odporność na gorąco. To są te takie asasynowe, odporność na gorąco, odporność na trucizny. Oh shit, przed uderzeniami, przed ostrzami, pociskami. Ja pierdolę, ty. Sprzedam ci to, jeśli udowodnisz, że na to zasługujesz. Ej, elitarny pancerz asasyna jest super. Przecież ten mój pancerz jest beznadziejny, jak tak na niego patrzę. Przecież on ma tutaj ile, kurde, tego? On ma tutaj 100-190 przed pociskami, ogniem, no to przecież ten jest lepszy pancerz asasyna elitarny. Ciekawe. Dobra, weźmy tutaj, sprzedajmy mu tutaj śmieci. Niech dołoży złoto i handluj. Okej, czekajcie, a zobaczmy, jak ten mój pancerz stoi. 80, what the fuck? Ja chcę być po stronie asasynów, ty. Pokaż w nocy i przy użyciu zwoju uśpienia na strażnika. Ciekaw, czy ta skrzynka jest ten, ważna. Nie jesteś zwykłym kupcem, prawda? Jesteś bardzo spostrzegawczy. Orkowie przeczesują całą krainę w poszukiwaniu relikwii pradawnych. Daliśmy im dostęp kebabę, do całego Warantu i wspieramy ich prace wykopaliskowe. Dobra, okej. Jaką zawarliście umowę? Jaką umowę zawarliście z orkami? Pomagamy im, a oni nam za to płacą. Proste, ale Wak od paru dni zalega zapłatami. Nie powiem, żeby mnie to cieszyło. Okej. Ile złota jest ci winien Wak? Nawet nie wiesz, jak dużo. Jeśli Wak nie pośpieszy się z zapłatą, zamkniemy przed orkami bramy Warantu. Nie otworzymy ich, dopóki orkowie nie spłacą długu. No dobra. Powiedz mi coś więcej o relikwiach Orkowie. No to tam pradawne relikwie. Jakie boskie orkowie już mają, to tam to są takie jakieś pieprzenie. Jest. Okej, gdzie jest boski artefakt? Ile muszę zapłacić, żebyś mi powiedział, jak dotrzeć do boskiego artefaktu? Powiem ci coś. Pomogę ci, jeśli dopilnujesz, żeby Wak wywiązał się z umowy. To chyba uczciwy. Skoro tak twierdzisz. No dobra, teraz boski artefakt Strelis. Teraz zobaczymy, czy tutaj coś możemy doczytać ciekawego. Nie ma tu nic ciekawego. Okej. U asasynów gorzej się repa zbiera, no właśnie. Najgorzej musiał koczowników zabijać. Nie ma tu nic ciekawego. No chyba, że u koczowników będziemy tam robić i tam oni też chyba mają jakieś tam swoje, nie? Dobra, zobaczmy. Wojownik. Gdzieś tutaj byli ci goście tacy. Co to jest za miejsce? Oh shit. Lul, ten skarbiec tak se po prostu tu jest? Let's go, metalowy kufer. Uuu, zniknęło parę cennych. Skarbiec miejski. Oh shit. To miało mi zaimponować. Skarbiec miejski. Okej. Splądowaliśmy wszystko. What the fuck, ja tu sobie po prostu wlazłem. Lol. Będziemy ich tak przyciskać. Dobra, gdzie tu jest goście? Stój, Mora! Masz jakieś mikstury lecznicze? Potrzebuję mikstur leczniczych. Okej, Nie macie tu alchemika? Nie. I na tym właśnie polega problem. Zdaje się, że miałeś nam coś w tym zakresie skombinować. No dobra, załatwię ci alchemika. No cóż, nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jak się za to zabierze. Masz dla mnie jakąś radę? Naszym alchemikiem była ta podstępna Mora Avogadro. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. Zawsze powtarzam, że Avogadro. Oto mikstura. Widzisz? Łatwo poszło. Ale to dalej za mało. Potrzebujemy ich więcej. Okej. Ciekaw jestem, gdzie ten Avogadro będzie. Stać! Ani krok! To miało mi zaimponować. Okej. Rozumiem. Tutaj ktoś jeszcze tu będzie? Ktoś? Milo. Mów, co masz powiedzieć i co by... Dobra. Dobry z ciebie, kowal. Chciałbym w to wierzyć.
Wielu wojowników zwyciężało dzięki od drugiego wejścia na farmie. Nie tak było. Szkoda, że nie widziałeś mego pierwszego miecza. Nora. Był nędzny, z wyszczerbionym ostrzem. Przypominał mi o ojcu. Dobra, gdzie? A on tam w jaskini zgubił, nie? Nie, wszystko przez to, że ten dureń, niedorobiony nadzorca Tempek, nie potrafi wypełniać prostych poleceń. Powiedziałem mu, że może wziąć na wykopaliska we wschodniej świątyni broń z mojej komnaty. Ale wyraźnie zaznaczyłem, żeby nie ruszał starego miecza leżącego na moim łóżku. Tempek musiał go jednak zabrać. Co za Tempak? Idiota. Okej. Wolałbym raczej. Milok szuka swojego miecza. Przyuczysz mnie do... Mam cię uczyć? Ble! Czemu pozwolono ci nosić oręż na chwałę orkowego ludu? Dobra. A kto ciebie przyuczył do kowalstwa? My, orkowie, jesteśmy wojownikami. Wielu z nas... Stoi 3 metry za drzewami. Często wiedzą ci. Zamknij jadaczkę. Potrzebuję broni. Mam pokaż mi swoje towary. Stała. Jest. Skąd biorą się nasze problemy? Problemy. Tempek chyba gdzieś tu stał, nie? Na straży. Ruszaj się, Mora. Okej, okradniemy gościa. Stać. Zginęło parę cennych rzeczy. Wiesz coś o tym? Nie. Mamy cię na oku zaimponować. Elegancko. A ten Tempek chyba na wykopaliskach jest, będzie, nie? Wojownik. Dobra, czyli tamten Avogadro jest w drodze do Montery, nie? Gdzieś tutaj jest ta farma. Dobra. Rozpłynął się w powietrzu, jest na farmie. Tylko kwestia jest taka, czy my chcemy go dać do Trellis? Czy jest na przykład możliwość go wzięcia gdzie indziej? Nie! Mamy cię na oku, dzika Jagoda. Taki okropny ten headcrab latający. Zapiszmy grę. Zobaczmy, co tu będzie. Uwaga, Avogadro. Nie, proszę, nie rób mi krzywdy. Spokojnie. Spokojnie, chcę się tylko rozejrzeć. Chwała Inosowi. Nie jesteś farmerem, jesteś zbiegłym alchemikiem. Pracowałeś dla orków w Trellis. Proszę, nie wydawaj mnie. Oddam ci całe swoje złoto, ale nie mów nikomu, że tu się ukrywam. Dobra? Dobra. A czemu w ogóle uciekłeś z Trellis? Ciekawe, czy można coś innego zrobić, nie? Jak traktują cię orkowie, jeśli nie jesteś wojownikiem? Wszyscy cię w kółko popychają i poniżają. I Robara? Miałem już tego dość. Właśnie nie wiem, kurde. Nie mam pojęcia. Wrócisz do Trellis? Okej. Okay. Wspomniałeś coś o złocie? Dam ci 150... To wszystko, co... Okej. Okay, chyba go zaciągniemy do Trellis z powrotem w takim razie. Wrócisz do Trellis? Jesteś wstrętnym łowcą nagród. Dobrze. Wrócę. Ale lepiej się upewnij, że dotrę tam w jednym kawałku, świnio. Oh shit. Josh. Czekaj, stój. Wyglądasz na silnego wojownika. Gdzieś chyba w górze było ten, jaskinia. Jesteś właściwą osobą, że... Tak, tutaj w jaskini na dole coś będzie chyba. Weźmy to. To już tutaj mam. Potrawka z grzybów, dołóż handluj. Czekaj, stój. Okej. Okay. Co się dzieje w jaskiniach obok 150, no właśnie. Od dłuższego czasu dobiega stamtąd to straszne pochrząkiwanie. Podejrzewam. Dobra, coś tam będzie. Kto tu jest orkowie szefem? Orkowie są szefami. Podejrzewam, że nie zabili nas tylko dla... Dobra, okej. Co tam na twojej farmie? Gdybym nie musiał płacić co miesiąc takiej daniny, wiodłoby mi się znacznie lepiej. Dobra. Jak wysoka jest danina, którą płacisz orkom? Co miesiąc są 1000 złotych monet. Udało mi się zgromadzić złoto, ale nie miałem odwagi opuścić farmy. Przede wszystkim chcę się dowiedzieć, co jest nie tak z tymi jaskiniami. No dobra. Zajmę się. Idź i raz na zawsze pozbądź się. Ich gniazd. No dobra, no okej, okay, whatever. Chyba chłop popił nieźle, no, a powiem wam, jakby tak, albo zjadł, na przykład napił się takiej słonej wody z oceanu, takiego... Ale słone. Jak suszy. Jeśli przynieś mi coś do picia, bo się najebałem wczoraj. Avogadro!
Proszę bardzo, Eivor Gaidro wrócił do pracy. And he's back, boys. Zawsze to powtarzasz. Jak będziemy ich tak przyciskać. No. Jestem tu. Zadowolony? Przeżyjesz. Potrzebuję. Więc to tak. Teraz mam jeszcze dla ciebie pracować. Po to tu jesteś. Jej, dostałem 3 mikstury. Pokaż mi. Nieźle, miksturki porobione. Dałoby się dać morom nauczkę. Dobra, poczytajmy sobie. Ale niektórzy spośród koczowników nie podążyli za Inosem. I lud koczowników podzielił się na dwie części. Ci, którzy podążyli za Inosem, wznieśli wspaniałe świątynie i stali się ludem Warantu. A berło zostało symbolem ich władzy. Już to czytałem w sumie. Coś o alchemii powinno być napisane. Nieciekawe. Coś o alchemii! Tu jest napisane coś o alchemii. Czego chcesz? Za darmo niczego tu nie daję! A co dajesz? Chcesz pohandlować? Na Adanosa! Kupię wszystko, co mi przyniesie. Za grzyby dostaniesz jednak specjalne wynagrodzenie. Augustino potrzebuje więcej ten... A, bo to jest jakiś nowy NPC. Ten NPC nie ma go w normalnym... Zostaw mnie. Na pewno masz coś lepszego. Zostaw mnie w spokoju. Augustino potrzebuje grzybów. What the fuck? Co za zdanie jest? L. Okej, okay. Nie wiem dlaczego nie mogę z nim zrobię pogadać. Zrobię sobie przerwę. Ale quality. No nie? Dobra. Musimy znalazłem przyjąć. Avogadro. Doskonale. Znalazłem go na jednej z farm. Na czekasz. To miło. Dobra. Avogadro znów pracował. I dobrze. Doskonale, Mora. Dobra, no i fajnie, udało się. To lepszej jakości nie ma, ale co, coś jest nie tak? Czy ty coś tam wkleiłeś? Oh shit. Dobra, pójdźmy, zobaczmy co są te pochrząkiwania tam na dole. No chyba są gdzieś tutaj, od tej strony. A później pójdziemy na te wykopaliska po miecz Tempeka i zobaczymy od razu co tam w środku jest. Tam chyba będzie też artefakt Kabanosa, powinien być. Wpisujemy sobie gierkę. Boże, ten F5 jest tak genialny. Rozpruwacz, oh my god, rozpruwacze. Prosto w anusa dostanie. W kakaowe oko, moi drodzy. Dobra, to już wiem co one chrząkają tak tutaj, są takie świnki. To rzeczywiście, to one tak chrumczą trochę. Bestie ze skini. Trzymałem 58, bardzo ładnie nam idą te zadanka. Dosyć szybko tutaj to ogarniamy. O Jezu, patrzcie, tu jest jakieś takie dwupoziomowa ta jaskinia. Ta ciężka skrzynia, te zazwyczaj mają jakieś fajne luciki. Widzę, że teraz mi ładnie poleciała taka tarcza. Dobra, a to tutaj, to co to będzie? Czemu tutaj jest takie... Jakieś takie... Jakoś tak tutaj... Czy ja mogę tam wejść od innej strony po prostu? Mi się wydaje, czy po drugiej stronie będą jeszcze jakieś inne jaskinie. Przejdźmy się dookoła, zaraz zobaczymy. Może tu jest z drugiej strony też coś w okazji. Tam w monterze tak swoją drogą chyba jest jeszcze ktoś. Jakiś taki koleś był, pamiętam coś tam. On też chyba coś tam chciał od nas. A tutaj jest wejście? Nie, to wygląda jakby było zawalone wejście. No dobra, czyli to na pewno nie tutaj. A nie, czekajcie, chyba jest. O, jest wejście od drugiej strony. Ciekawe, czy coś tu będzie. Wiedziałem, że coś tu będzie. I jeszcze tu skrzynka zamknięta, come on. O nie. Nic tu nie ma, niczego tu nie znajdę. Idziemy tędy. Gdy twój stream, mam coraz większą ochotę pograć w Gothica. Oraz pojawiło się u mnie pytanie gdzieś... pytanie, grałeś w poprzednie serii, gry serii Gothic? Tak, oczywiście. Jakub, jak wpiszesz na YouTubie Nexus Live, taki kanał będziesz miał Nexus Live, tam masz playlisty, jak grałem w Gothica 2. Ostatnio grałem w Gothica, tam są dwie serie z Gothica 2 i teraz będzie druga seria z Gothica 3. Tak po prostu gramy. Josh. Chrząkające bestie z jaskiń to już przeszłość. Już dawno ktoś powinien się nimi zająć. Oto danina dla orków Streli. Wiem, że mogę ci ją spokojnie. Okej. To danina, to czekaj, to ja mam ją gdzieś dostarczyć, czy co? Pir. Nie wyglądasz mi na świniopasa.
Ty też nie. Czego tu szukasz? Okej. Wyglądasz mi na kogoś z dodatkowym źródłem przychodu. Na złodzieja. Skoro tak twierdzi, odwiedziłeś już zamek w Trellis? Okej. Wyczyściłem zamek w Trellis. Orkom się to na pewno nie spodoba. Jeśli chcesz, pokażę ci kilka sztuczek. Okej, okay, nice. Znasz mi czegoś o złodziejstwie? A, to on tylko może mieć złodziejstwa ten. Dobra. Gdzie zdobyć coś naprawdę cennego? Szaman Kamak z wykopalisk w Trellis ma artefakt. To musi być jakieś źródło mocy. Nie zaszkodzi, jeśli je straci. Dobra. Gdzie najlepiej pozbyć się trefnego towaru? Na zachód stąd, w Nemorze, znajdziesz niejakiego Dudleya. Kupi od ciebie skradzione dobra. O, okej. Dobra, to są fajne te tutaj. Dobra, podejdźmy, bo tutaj chyba gdzieś powinny być te wykopaliska jakoś niedaleko, nie? Gdzieś chyba w tą stronę tu się idzie. A tu, w tą stronę? Wydaje mi się, że chyba tu były. O, się coś mi... O, jest dzik. Jezu, jeszcze goblin. Pyk, zabite. A zchodzimy tu na dół. A to nie jest farma Montery? To jest farma Montera. To nie, to czekajcie, to będzie kawałek gdzieś tam dalej. Ale zobaczymy, czy coś na tej farmie, bo coś pamiętam, że było na tej farmie Montery. Coś się zgadało z jakimś typem chyba. Tam chyba było, że chyba ci przywalę w mordę, coś tam takiego. Czarny troll daje 700 expa, chyba najwięcej. Tak. Upolowaliśmy już czarnego trolla, tak swoją drogą. Niewolnik, krówka. Kolejny najemnik. Nam też zamierzasz sprawiać problemy? Znikaj stąd! Dobra. Uspokój się, chłopcze, albo dam ci nauczkę. Dalej! Lepiej wracaj do pracy, bachorze, oh shit. Lepiej wracaj do pracy, bachorze. A jeśli tego nie zrobię? Będzie jakimś powodu. Czas, żeby ktoś... Może lepiej pokaż, nie pokaż, przekonamy się, kto jest silniejszy. Hej, ludzie! Walka! Trafiony! Tak! Pokazałeś mi! Nauczka Benowi. Piła? Świetnie. Zobaczmy, czy ktoś tu jeszcze będzie? Pewnie przybywasz po daninę, co? Ale nie mogę ci zapłacić, bo dranie wszystko ukradły. A niech to! Zobacz! Kolejna bestia! Shit! Gobliny! Nie ujdzie ci to nas! Za dużo tych bestii! Dobra, to zabijane. Dobrze, headshot! Siadło! Podziękujemy. Ci cholerni złodzieje pozbawią mnie całego majątku. Okej, ze swoją daniną. Co z twoją daniną? Danina, którą miałem przekazać Trellis, została skradziona. Cholerne dranie. Okej. Skąd się biorą te cholerne gobliny? Nadciągają z północy i kradną wszystko, co tylko się... Gdzieś w pobliżu rzeki musi być ich gniazdo. Chciałbym, żeby ktoś je znalazł i zrobił z nimi porządek. Wtedy mógłbym wreszcie... Pokaż mi sobie towary. Weźmiemy to i młotek. Nie wiem, czy łopaty też są potrzebne? Chyba nie. Za dużo tych bestii. Czekajcie, zaraz zagadamy z tym typem, czy już się uspokoił. A nie możemy się po prostu dogadać? Cholera. Bolą mnie wszystkie gnaty. Czego ty w ogóle ode mnie chcesz przy... Dobra. Chyba dać ci po gębie. Chyba przyjdę tu od czasu do czasu tylko po to, żeby dać ci po gębie. Tak, jasne. Żaden sługa nie... Sługa? Nie jestem sługą. Mam znajomości na wysokich szczeblach. Kto? Kto? Na przykład orkowie na wykopaliskach świątynnych. Gruba ryba. Kto konkretnie? Nadzorca? Tak, tamtejszy nadzorca. Jak się nazywa? A czemu miałbym pamiętać? Ci wszyscy orkowie wyglądają tak samo. Nie wierzę w ani jedno słowo. Naprawdę? Pracowałem dla orków w świątyni. Moja łopata musi gdzieś tam leżeć. Doprawdy? No rozejrzyj się, jeśli... Dobra. A co z tego będę miał? Jeśli przyniesiesz mi łopatę, powiem ci, jak możesz zdobyć dużo złota. Naprawdę? Hej! Może... To się... Dobra. Okradniemy typa.
I gdzieś tutaj przy korycie rzeki powinna być jaskinia, tak? Gdzieś z północy bardziej. A ta północ to jest... A, dobra, to jest tutaj w tą stronę. Dobra, gdzieś tu jaskinia powinna być. Skąd te gobliny wychodzą? Gniazdo potworów powinien się zniszczyć. Tak, właśnie tak chcę zrobić, tylko nie wiem, gdzie będą miały tą... O! Właśnie, metalowy kufer. Ciekawe, ile tych metalowych kufrów otworzyłem. Już naprawdę powinien zacząć dostawać jakieś fajne rzeczy, a nie jakieś cały czas gnioty. Nie ma tu nic więcej. To denerwuje. O, jest, patrzcie, tutaj, to jest chyba to. To jest chyba to. Kurde. Nie trafiłem. Dobra, włazimy w takim razie do tej tutaj pieczary, zobaczymy. Czy tutaj powinny być te... Złodziejski goblin. Nie bycie się złodziejski niedźwiedzie. Kurde! Come on. No jakie one strejfy robią, masakra. Kurde, ja naprawdę nie potrafię trafić. Serio? Dostał! One mają takie małe główki głupie. Małe głupie główki. Nie ma tu nic więcej. Dziś powinna być chyba danina tego gościa. Przynajmniej, nie ma przynajmniej nic powinna więcej. Być. Ale czy jest? Nie wiem. Dobra, mikstura zdrowiająca. Nie ma tu nic ciekawego. Teraz tam będzie szaman gobliński i będzie przypał. Straszny. Złodzieje, kurwa! Z kanału Nexus cię poznałem dawno temu. Dzięki tobie nabyłem dużo informacji o WoWie i nabyłem dużo mountów. Dzięki za informacje o nich. A zabrałem ochotę oglądania streamków, jednak nie wiedziałem o seriach z Gothica. A no to widzisz, kurde, to najwyższa pora. Najwyższa pora. Złodziejski goblin. Pyk. Trafiony. No jak one w ostatnim momencie takie mikro ruchy robią. No po prostu kurwa mać, no ja pierdzielę! Dobra, jest. Jedzmy sobie tutaj no, moją zupkę. Dzikę dżigourę. Co tutaj jeszcze może być? Patrzcie, świnie tu są. Nawet świnie ukradły. Świnie jedne. Dobra, co tu jeszcze będzie? Metalowy kufr. Musimy tego najlepszego... A czekaj, bo my chyba mamy to najlepsze otwieranie zamków zrobione, nie? Tak jest. Nawet mamy najlepsze... A, tłumaczenie się, nawet mamy wszystkie... Wszystko mamy tu zrobione, tylko morderstwo i mistrz złodziejstwa. I okraść ją ze wszystkiego mistrz złodziejstwa. Arcytrudna kradzież jest potrzebna. I stówka. Ej! Ciekawe, u kogo mógłbym się nauczyć. Bo chyba na pewno nie u Laresa, on tak nie miał chyba tej opcji, ile dobrze pamiętam. Dobra, coś tu będzie jeszcze. A, paczki z bronią, to trzeba wziąć zdecydowanie. I świnki sobie zostawmy. Mistrz złodziejstwa jest Diego. A, kurde, ty. Mówisz, że mistrz złodziejstwa jest Pog? A czy przypadkiem to nie jest tak, że jak na przykład okradę kupca, to okradam go ze wszystkiego, co on ma? Ja pierdziela, ale to by było. O, aż się rozmarzyłem. Nie, to byłoby zbyt piękne. Pójdziemy zaraz na wykopałyska. Nie ma tu nic więcej. I na wykopałyskach znajdziemy tą łopatę, miecz i przyjdziemy po artefakt Kabanosa. Nie. Ale chyba tam jest najmniejsze ryzyko, nie? Że takie, jak będę miał tego mistrza złodziejstwa. Dobra. I'm calling, I'm Oczyściłem calling. Jaskinię. Stamtąd nie przyjdą. Chwała Inosowi. Bardzo ci dziękuję, przybyszu. Zapłata. Następny poziom. 20 punktów mamy. Rajdziemy w takim razie po Wykopałyska. To jest Gonzales. No właśnie, to jest Gonzales. Pinkies. A, lecimy. W takim razie udajemy się... Czy mnie znowu atakuje jakaś dzika świnia głupia? No i oczywiście, że dzik. Jest tu świnie są... głupie. Także ja, one mają takie głupie ryje, że czasami strzelam bardziej w plecy niż w głowę. Mają drogie bronie do okradania. Ale to... Czekaj, bo to okradam ich ze wszystkiego, to one... Ja okradam ich ze zbroi, czy tam z broni, którą oni mają w rękach, czy jak? Okej, tutaj już mamy to.
Zapiszmy sobie. Okradasz go z tego, co normalnie przy pobiciu byś dostał. Aaa, o kurde, ale jazda. Tempek. Lepiej nie zbliżaj się do świątyni, Mora. Dobra. Jak i... Bardzo źle. Nie mam jednak pojęcia, skąd je brać. Tu nic nie ma, a z powrotem do świątyni nie za... Dobra, co jest nie tak ze świątynią? Czy byłeś już w świątyni? Ktoś żywy, sprawdź, czy w świątyni pozostał ktoś żywy. Torus oczekuje nowych dostaw. A, naprawdę? Tego sukinsyna przecież nawet tu nie ma. Nie musi sobie radzić z tą przeklętą świątynią. Milok szuka swego starego miecza. Nie zamęczaj mnie tą starą historią, Mora. Być może go tu ze sobą przytargałem. Ale prawdę mówiąc, nie pamiętam. Nie mam czasu na te bzdury. To niezły tempek. Pogasz mi swoje towary. 5 kilofów, zajebiście. Młotek. Mogę ci sprzedać te rzeczy tutaj. Dziękuję bardzo, gwiazdeczki. 5 gwiazdeczek od Michałka. Dzięki, Michałek. Dziękuję. Bardzo mi miło. Dobra, to teraz będziemy musieli udać się do świątyni, a wiecie co w świątyni będzie? Oh my god, w świątyni będzie nawalanko, jak ja tego nienawidzę. O kurwa, strażnik świątyny, zapomniałem o tym, że takie coś istnieje. Dobra, jest zrobione, teraz dziewiątka. O Jezu, kurde, 9. Pyk! Dostał. Dobra, na szczęście wzięliśmy te płonące strzały. Mamy ich na tyle, że będziemy mogli to oczyścić spokojnie. Trudne życie, kurde, takiego łucznika. O, jest zombie. Dobra, zombie zabijemy. Chociaż dobra, może być, niech będzie ta strzała. Niech będzie. Czy coś tu będzie? Olbrzymie żądło, oko duszy. Metalowy kufr. Mam nadzieję, że nie trafimy na żadnego maga, który będzie się tam leczył, powalony. I coś tu będzie. I kufer. Okej. Okay. Szkielet się pali. Dostałem itemka z wiki czasa 435 metry. Gratuluję, Moniczku. Gratuluję, Moniczku. Napiszmy jeszcze raz grę. Chrząszcze. O, jest ten kamak. Ta stara skrzynia. Kurde, zwróciło nam się parę tu rzeczy. A ten kamak, to nie wiem, czy tego kamaka możemy zabić, czy co? Napiszmy gierkę. Czy możemy go okraść tak swoją drogą? Niechaj Beliar macie w swojej opiece. Mało brakowało, a wziąłbym cię za jednego z tych ohydnych ożywieńców. Sądziłem, że zostanę tu już na zawsze. Dobra. Okej. Tempek przerwał poszukiwania ocalałych w świątyni. To do niego podobne. Strach zawsze bierze w nim górę nad honorem. Nie wiem, jakim cudem zdołał zostać nadzorcą. Ten tchórz powinien raczej paść owce. No dobra. Możesz chodzić? Zaraz się przekonasz na własne oczy. Chodź, wynosimy się. Czekaj. Znaczy ja nie powinienem pobić tego typa najpierw? Ta walka długo nie potrwa. Właśnie nie wiem, czy jest sens w ogóle go bić. Dobra, czekajcie. Okej, okay, artefakt Kamaka. Zdolności złodziejskie. Okradłem go! Nie wiem, co z tego będzie. On jest magiem, nie? Dlaczego nie może tepnąć? Bo może tutaj kamienie mu zagłuszają, czy coś, nie wiem.
Ciekawe, nic tu nie ma. On w ogóle chyba będzie dalej mnie lubił, wiecie? Będziemy mogli wyjść z nim. A ja go kradłem. O, moja głowa. Ale zajebiste, lol. Jeszcze chłopa uratujemy. Jeszcze tą strzałą wbitą w plecy. A gdzie będzie ten miecz tego? A jest tutaj ten miecz, ten Pekka chyba tutaj, o. Dziękuję ci za pomoc, Mora. Nie znalazłbym dość odwagi, żeby przyjmij tę miksturę. Lepiej sobie idź. No i to mi się podoba. A jeszcze łopata. Gdzieś powinna być łopata na wykopaliskach. Zastanawiam, gdzie ona może być. Ta łopata gdzieś powinna być jeszcze tu na wykopaliskach. Zaraz zobaczymy. Milok szuka miecza, to już ma. Ale chce zyskać magię, sprawdźcie, że nie pozostał ktoś żywy. To do Tempeka musimy podejść, kurde, w takim razie Tempek. Dobra. Znalazłem w świątyni kogoś żywego, szamana Kamaka. Chwała Beliarowi! Dzięki za to. Ale te trellis żeśmy, kurde, zrobili. Co mam powiedzieć Torusowi? Że urabiam tu sobie ręce po łokcie. No dobra. Gdzieś tutaj wejście do świątyni powinno być, mówicie. Gdzieś tutaj? Dziękuję za pomoc, Mora. Chłopca został ograbiony. Gdzieś tu chyba powinna być ta łopata. A, jest, widzę. Teraz jest łopata Bena. Okej. Okay. A w ogóle kamień teleportacyjny do Trellis. Coś takiego mamy? W Vengardzie, Silden. Nie, do Trellis nie mamy. Nie pamiętam, gdzie był ten kamień teleportacyjny do Trellis. Ale możemy pójść i od Vaka wziąć tą teraz. Więc mamy całkiem fajnie to wszystko zrobione. Ja tylko do Trellis nie mam jak się teleportować. Głębiej! O! Głębiej? W skrzynce był. W której skrzynce? Na prawo. Wyżej, czekaj, to gdzie? Od świątyni musimy powiedzieć, a tu! Tu buntownicy mówisz, że są? Ej, rzeczywiście, tu jeszcze nie byłem. Spalona wioska to jest. Są buntownicy, rzeczywiście, o kurwa. Wytrych. Nic, strzała, buntownik, Steve. Ani kroku dalej. Pierwszy raz tu jestem. Uspokój się, mały. Nie zrobię ci krzywdy. Nie przychodzisz tu szukać kłopotów, prawda? Zamknij się. Gdybym chciał cię zabić, to już byś nie żył. Dobra. Nieważne. Powiedz mi lepiej, co się tu dzieje. To obóz buntowników. Okay. Jestem buntownikiem i walczę za króla. Aha. Okej. I? Zabiłeś jakichś orków? Nie stoczyłem jeszcze żadnej walki. Nie mogę się jednak doczekać wyeliminowania pierwszego orka. Do modlenia, okej, okay, dobra. Chrząszcza byś nie zabił. Wiele już ćwiczyłem miecz. Dawać tych orków. Tak. Co tu robisz całymi dniami? Pilnuję, żeby nikt nie wślizgnął się do obozu. I świetnie ci idzie. I póki będę do Apexa wchodzi? Wiesz, nie widziałem. To takie proste, zwłaszcza przy tych wszystkich okolicznych bestiach. Najbardziej przerażają mnie jednak ożywieni. Nie chcę nawet myśleć, co zrobią człowiekowi, którego dopadną. O, mógłbym ci trochę o tym poopowiadać. Kurde. Mógłbym oczyścić dla ciebie. Naprawdę miał. To nie byłby pierwszy. Jeśli ci się... Dobra. Ukradłem gościa. Dobra, czekajcie, to są ożywieńcy. Jaki event do tego? To zerkniemy sobie później, po tym gameplayu, bo tu jeszcze nam chwila została. A czekaj, bo tu jest buntownik. Czekaj. No się, czekajcie, bo ja prawie bym go zastrzelił. Są buntowniki. Metalowy kufer. Czas. Nareszcie jesteś. Myślałem, że nie wrócisz. Kto to jest? Lubię tam wpadać, czekaj. Czy my się znamy? Nie jesteś posłańcem z Nemory? Cholera. Muszę się dowiedzieć, czy Nemora wciąż stawia opór. Okej. Nie słyszałem żadnych wieści o klęsce Nemory. Więc będziesz musiał powiedzieć ich przywódcy, że jesteśmy tu przygwożdżeni. Nemora musi przysłać posiłki. I to szybko. No dobra. Okej. Jak się nazywa ich przywódca w Nemorze? Nie wiesz. Wygląda na to, że nie wiesz nawet, gdzie leży Nemora. Okej. Oczywiście, że wiem. Więc pospiesz się i...
Co robicie w tej jaskini? Zostaliśmy zaatakowani przez orków, kiedy próbowaliśmy zabezpieczyć świątynię Treli. Są opętani ideą poszukiwania boskich artefaktów. Przybyli z około 30 wojownikami. No dobra. Co takiego ważnego jest w świątyni? Każdy artefakt zdobyty przez orków może zostać użyty przeciwko nam. Wykopaliska w świątyni muszą zostać przerwane. Ktoś musi powstrzymać orków w świątyni w Trelis przed dalszym kopaniem. Chciałeś powiedzieć zabić ich? A niby jak inaczej. Dobra, ej, to jest spoko. Co wiesz o Orkowie zabrali do Trelis wszystko, co tylko mogli, jeśli jeden z... Dobra, ty, ej, no to zabijemy tych orków przy okazji. To pierwszy raz, kiedy ja to ten... A czekajcie, bo ta jaskinia z tymi nieumarłymi, to gdzie ona jest niby? Ci buntownicy, oni gdzieś tutaj mówią, że... Naprawdę myślisz, że... Gdzieś tu jest ta jaskinia, bo nie słuchałem szczerze. A, tam, dobra, już widzę. Tam będzie na pewno to. Kurde, najgorzej, że tutaj te zębacze są. Kurwa mać, po prostu zębacze. Tragedia. Dobra, zabijamy jednego. Zabijamy drugiego. Jak się pali normalnie. Au, shit, dobra, czekajcie, zmienimy amunicję. No po prostu, kurde. Te strzały przelatują przez niego. Dobra, Okej, dobra, moi drodzy, to co zobaczycie w kolejnym odcinku, zobaczycie wy, uwaga, wiecie co? Kolejnym odcinku, moi drodzy. Joink!